No i siemano, wczoraj sobie załadowałem Ostrówkę na lewetę. Dzisiaj sobie podjechałem z samego rana na pole. No i co, będziemy jakoś tu działać. Robota jest taka, że trzeba po prostu te gałęzie, które tutaj wyrywałem, te krzaki, pozwolić na jedno miejsce i sobie to na razie będzie chyba schło. Także co, na razie tu chyba nic nie nagrywam. Jak tam mgła trochę zejdzie, to dopiero coś tam wam nagram, co i jak. Także do poty. No i dobra, pierwsza część planu wykonana. Tutaj sobie zwiozłem te gałęzie, które były tutaj z tego rowu wykopane. Powiem wam, że całkiem fajnie to idzie. O, jeszcze mokro w tej dolince. Dobra, teraz sobie przejedziemy przez ten mój rowek. I co, jedziemy tam teraz naprzód. Miałem je zwozić te gałęzie na jedną kupę tam i dopalić, ale powiem wam, że tutaj mam też taki dołek. W sumie tutaj nic nigdy nie uprawiam i chyba je sobie pozwożę po prostu tutaj w to miejsce jedno i niech sobie to gnije. Za 5 lat po to nie będzie śladu, a wiecie o co chodzi, sporo próchnicy by tam było z tego. Jakby się uparł, to nawet później by można było za 5-10 lat wziąć na rozrzutnik i to rozwieźć po polu. No dobra, biorę sobie jeszcze, tutaj są takie rury z rowu, także sobie to od razu wrzucimy na lawetę. Dobra, zobaczymy, czy ogrodnik tutaj wyceluje. Dobra. Powinno być ok. Dobra, wrzucam to ręcznie i jedziemy tam naprzód. No, żeś pan nabrał. Dobra, odjadę sobie i ręcznie sobie powrzucam, bo tak to więcej śmieci tutaj wejdzie niż tego wszystkiego. No, tak to tu wygląda po tym zabiegu. Zostają jeszcze takie nie zebrane, ale to tym to się tam nie ma co przejmować. Zawsze to wiecie, raz talerzówką się przejedzie i nie ma z tym problemu, nie? No, generalnie posprzątane, także luks. Można będzie orać. Dobra, ładuję to. No i dobra, próbowałem tą kupę ugryźć, ale tu widzę, będzie trochę gorzej z tym. To jest wszystko tak pomieszane. W sumie lepiej bym zrobił, gdybym sobie koparką od razu to tak rozłożył nawet. Nie ładował na jedną kupę, tylko po prostu to porozkładał. Zobaczymy z tej strony, jak to będzie. Nie chcę też tak szarpać za bardzo tego, żeby, wiecie, tego krokodyla gdzieś tam nie pokiełbasić. Zobaczymy z tej strony, jak to będzie. Dobra, zamykamy. No coś się tam ugryzło, ale to troszeczkę za mało. Spróbuję sobie jeszcze raz to wziąć. Po prostu jest problem tego typu, że jak weźmiemy za dużo, to się nie możemy tego wyciągnąć po prostu z tej kupy. To jest troszeczkę wszystko tak pomieszane. Dobra, spróbujemy jeszcze raz otworzyć. Także już na przyszłość będę wiedział, jak to sobie układać. Lepiej
cieńszą warstwę i brać za koleją niż taką z kupy, tak wszystko pomieszane, nie? Powinno z tego być. O, elegancko. Tyle się nabrało. No nie za dużo. No ale dobrze jest. Także co, jeszcze z 10 razy obrócimy i powinno być to wszystko wyciągnięte. Nie, no w sumie z 5 razy, no. Dobra, jadę z tym i zobaczymy, jak to będzie szło. No, tutaj już lepiej. Prawie całą kupę się udało zabrać. Tu było troszeczkę mniej. No i fajnie się to nabrało. Także zostało kilka gałązek. Luks. No, tutaj było stąd wyrywane to. Bo już z rowu zaczęły wchodzić na pole. Kubka akurat ziemia została, także elegancko. Dobra, działamy dalej. No i dobra, zmieniłem trochę taktykę i wziąłem sobie tak z góry po prostu tylko i nawet, że się fajnie nabrało, także jakby się to tak nabierało, to jeszcze z 3 kursy i zwiezione. Tamtą kubkę sobie zwiozłem. Także powoli do przodu. No i dobra, nabieramy trzecią łyżeczkę. Spróbujemy tak. Nogi korzonka sobie wziąć. Cyk, o. Coś takiego. Zamykamy. Zamykamy, na nikogo nie czekamy. Tu się trochę za dużo wzięło to. Zobaczmy, czy to da radę uwieźć w ogóle. Jeszcze inaczej zrobić. Źle się to nabrało po prostu. Ajajaj. Dobra. Otworzymy. Właśnie o to chodziło. Dobra. I teraz tak sobie weźmiemy. No i powinno być ok teraz. Dociskamy. Niewiele zostanie. Dobra, no coś by może było z tego. Dobra, myślę, że powinienem dojechać. Powoli, powoli i sobie dojedziemy. Dobra, jest okej. Myślę, że nie powinno spaść, chociaż musimy jeszcze trochę do góry. No nic, jedziemy, zobaczymy. Może nam nie pospada to.
A jest na bogato teraz. No i dobra, dojechało prawie wszystko. Jedna gałązka tylko tutaj spadła. A tak to w miarę jest, się to utrzymało. Dobra, kiprujemy. Jedziemy po następną dostawę. No i dobra, teraz jak myślicie, jakby to ugryźć teraz? Chyba tu sobie weźmiemy na prosto. Także tutaj zaatakujemy. Cyk, dobra. Bardzo dobrze. Dobra, zamykamy. Ta kupa się ciągnie, cholera. Ajajaj, przydała się siekierka jakaś. No ale dobra, jak tamta kupa też chce iść, to zrobimy inaczej. Cyk. Jakby się to udało nabrać jeszcze. Było na bogato. Dobra, otwieramy. O, elegancko. On ledwo podnosi. No i w sumie niewiele zostało. Jakby to ino, jakby to tylko chciało się tam dowieść, to. Dobra, jeszcze podniesiemy sobie do góry. Cyk, dobra. No i jedziemy powoli. I kupy nie ma. Do góry troszeczkę. No dobra. Może jakoś z tym dojedziemy. O. Dobrze jest. Dobra, lecimy z tematem. Tylko tu pozostaje tylko pozbierać. I temat załatwiony. Elegancko. No i dobra, próbujemy teraz coś ukryć z następnej kupki. Chyba sobie tak to zrobimy. Cyk. Dobra. Zamykamy i zobaczymy, co to będzie. Za dużo. No i co? Może i by coś z tego było, tylko to mi będzie pod koła to wchodziło. Dobra, muszę to jeszcze raz złapać. Trochę inaczej.
zbieramy, wysypujemy i tak bardziej z tej strony sobie zajedziemy. Tu jeszcze jakieś patyki widzę były, sobie od razu weźmiemy. Dobra, czyli nauczka na przyszłość, żeby nie wywalać wszystkiego na jedną kupę, tylko po prostu to nawet lepiej, jakby to było rozwalone po całym polu. Bo tak tutaj jest wszystko pomieszane i wiecie, o co chodzi, i się to źle nabiera. O, teraz powinno być ok. Za dużo. Aj, aj, aj. No to nic, jeszcze raz. W końcu całą kupę weźmiemy. Co z tego? O, luksus, dobra. Puszczaj, puszczaj. Puszczaj tam. To jest za uparte. No nie. Jeszcze to musimy wziąć jakoś. Zrobić. Otworzymy. Dobra, teraz zamkniemy. Dalej lipa, dobra, może pojedziemy tyłem. Może się to akurat urwie po drodze. No i dobra, nie jest źle. No i dobra, opracowałem nową taktykę. Czyli jadę tyłem i dopiero tam, jak dojadę do kupy, to sobie to otwieram i podgarniam. Tak dużo więcej się nabiera, nie trzeba kombinować. No i co, 3 razy i w sumie ta kupa znikła. Zobaczymy, jak te pójdą. Tutaj będzie chyba trochę gorzej, bo one są takie jeszcze bardziej pomieszane. No ale zobaczymy, dobra. W ogóle tak się zastanawiam, czy je w ogóle zwozi, czy ich tutaj nie zrzuci na jedną kupę i tutaj to spalić, bo to już w sumie tam zaczyna brakować miejsca. No nic, zobaczymy. Wiozę to i dopiero będziemy myśleć, co i jak. No i pyk, podjeżdżam sobie bokiem i teraz do przodu i elegancko na kupę wszystko tam wchodzi. Tu się oderwało. Dobra, tu sobie odbezpieczymy i w dół. Elegancko. Dobra, to sobie podgarniam. I no jeszcze tu by trochę weszło.
No nic, na razie wożę tutaj, a później się zobaczy. Kurde, sąsiad mnie zajebie. Widła się łamała. Ajajaj. No i dobra, nagram wam coś jeszcze. Zaraz będzie ciemno. Mgła dzisiaj cały dzień. No i tak, powiem wam, że najdłużej to chyba nad tą kubką zeszło. Bo co, no błąd zrobiłem, że to po prostu wszystko sypałem na jedną kupę, tą koparką zbierałem. I to widzicie, tak się teraz wymieszało. I to ciężko było nawet rozgrzebać, nie? Teraz to już jest posprzątane, ale jak była cała kupa, to z której strony by nie wziął, to wszędzie było źle. O, archeologia. Olej czy chwastox? Zobaczymy zaraz. Już jedną znalazłem, mam na koparce. Chwastox. 10, nie, S. Fastox D. Fastox D. Tutaj korzeń. No i tak, także co, taki błąd. Tej kupy nie będę ruszał, bo jest trochę za bardzo bawitka. Jak sobie zrobię tego mojego krokodyla, to akurat będzie na czym testować, a nie chcę tutaj sąsiadowi jeszcze tych zębów więcej powybijać. Także zwiozę sobie tylko tą do końca, tam wszystko ładuję, a ta na razie zostanie. Ona jest tak na środku, także nawet tutaj nie przeszkadza za bardzo, można je będzie spokojnie tutaj objechać. Także wiecie, o co chodzi. Dobra, nie mielimy, ile mi tam baterii wystarczy. Także na razie się z wami żegnam. O, tutaj jest takie śmietnisko trochę. Żubrówki, zobaczcie, ile majster wypił. I tutaj jeszcze mamy co? Fastox M. W czerwonej tej. A ten jest w takiej brązowej. Dobra. Lecę z tym tematem. I do potem, jak to. No i dobra, skończone. Samą porę, bo niedługo no lawety by mnie trafił. Zobaczcie, jakie mleko. Gdzie tu teraz jechać? Tam wam miałem ochotę jeszcze pokazać, jak to wyszło, ale może jak będę orał, to wam się zatrzymam i pokażę. No, tej kupy nie zebrałem jednej, ale tak jak mówiłem, ona mi tam za bardzo już nie przeszkadza. Jedna to tam może zostać. A jak może sobie zmajstrujemy te widły, to sobie to dopiero swoimi widełkami zwiozę. Bo tutaj to tak musiałem, znaczy musiałem, nie musiałem, no nie chciałem popsuć tych wideł, tego krokodyla, i tak delikatnie po prostu się z tym obchodziłem. A swoimi to wiecie, można już na całego. Także będzie do testów akurat zostanie. Dobra, kończę, bo najwyżej mam tam jeszcze nagram, jak tam na lawetę wjeżdżam. I by było na tyle. Powiem wam, że zmarzłem tutaj do kości. Zimno, wieje, masakra. Dobra, jadę do tej lawety i by było na tyle. No i dobra, jest i laweta. Tylko tak, idę sobie odpalę ciągnik. Bo nie wiem właśnie. Powiedzcie mi taką rzecz. Jak daję na swobodny przepływ elektrozawory i gaszę ciągnik, to co, on zostaje dalej na tym swobodnym spływie? Czy nie? Na sekcji, znaczy się, pływającej? Ciekawi mi to właśnie. Chyba nie, wydaje mi się, że nie, bo z tego, co patrzyłem, to właśnie jak powiedzmy odcinamy mu zasilanie, czyli gasimy ciągnik, to po prostu ten wolny spływ się wyłącza. Dobra, zaświecimy sobie światełko. Cyk.
Okej. Bo wiecie, staram się wjeżdżać na tą lawetę właśnie na włączonym swobodnym spływie, żeby po prostu w momencie, jak te najazdy się trochę siądą, żeby jakiegoś tam węża nie rozwaliło albo coś, nie? Wiecie, o co chodzi. Bo gdybyśmy zablokowali, no to no, jak powiedzmy najazdy by siadły, no to mogłoby wzrosnąć ciśnienie. Dobra, to niech sobie tutaj leży. Dobra, wjeżdżamy. Gdzie mam kamerę dać? Tu wam dam kamerę. No i dobra, włączymy jeszcze lampeczki choinkowe, żeby było widać. Heavy transport. Światła świecą, także lecimy. No, robota zrobiona. Także można powiedzieć, że się w miarę może być. Tam jedna kubka została, ale tak jak mówiłem, to ale zmarzłem. Ona tam może sobie zostać, nie? Dobra, gdzie to jedziemy? Do przodu? Muszę sobie nakręcić w sumie na pusto, ale... Także co? Na razie by było na tyle. I do następnego. Cześć, trzymajcie się.